W ramach współpracy z zespołem Kościołowie na Wschodzie dzisiaj zwracam się do wszystkich ludzi, do Polaków z prośbą o wsparcie akcji zbiórki żywności, czy środków czystości i środków higieny dla Polaków, parafian, które pozostały na terenach objętych wojną na Donbasie. To są ludzie w wielkiej potrzebie. Ludzie, które teraz przeżywają największą tragedię swojego życia, które po prostu tak uzależnione od naszej pomocy, że trudno sobie wyobrazić. Ich sytuacja jest naprawdę tragiczna. Oni tracą wszystko. Oni tracą swoje mieszkanie, tracą swoich bliskich, tracą ojczyznę, tracą kościoły. Bardzo prosimy o pomoc.